program Po godzinach. Kinga Kuczek, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w studiu gość starosta włodzisławski Ireneusz Serwotka. Dzień dobry Panie Starosto, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Starosto, Związek Powiatów Polskich, najnowszy ranking, 6 miejsce powiatu włodzisławskiego w kategorii powiaty powyżej 120 tysięcy mieszkańców. To wielki sukces, ja myślę, tym bardziej, że powiat włodzisławski jako jedyny samorząd w całym subregionie zachodnim znalazł się w ścisłej, w czołówce, w pierwszej dziesiątce rankingu. Czy Wy uważacie, że spisaliście się celująco w ubiegłym roku? Uważamy, że celująco, jeszcze wprawdzie nie na medal, ale myślę, że pewna kontynuacja prac, które są prowadzone w powiacie włodzisławskim, dobór odpowiednich kadr powoduje, że w tym rankingu jesteśmy wysoko i cenimy sobie ten ranking. Czym sobie zasłużyliście na to, żeby tak wysokie miejsce zająć? Bo to nie pierwszy raz, jeśli chodzi o poprzednie lata. Tak, już od kilku lat jesteśmy w czołówce. Ściśle mówiąc, w ubiegłym roku byliśmy na 5. miejscu, ale w latach poprzednich 16., 11. miejsce, więc w tym roku 6. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, jest to kontynuacja działań, które zostały podjęte i myślę, że dzisiaj mogę powiedzieć, że już tak dosyć na stałe w tym rankinguśmy zagościli. A kryteria są dosyć szerokie, bo to jest ileś kategorii. Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest bardzo taki obiektywny ranking tworzony przez Związek Powiatów Polskich. Czyli przez fachowców. Tak, przez fachowców. W związku z tym też od razu podam, że to nie żadna kupowana nagroda, bo takie rankingi też, jak wiadomo, są. Natomiast inwestycje, działania prorozwojowe, proekologiczne, na pewno także kadry odpowiednie, postęp w obsłudze naszych klientów, naszych mieszkańców, więc kryteria dosyć rozległe i stąd jesteśmy zadowoleni z tego miejsca. Przychodzą inni włodarze z innych urzędów i pytają trochę z zazdrością, jak wy to robicie? Nie przychodzą i myślę, że tu nie w kategoriach kto lepszy, kto gorszy, bo myślę, że wszyscy staramy się. Ale każdy by w tej pierwszej dziesiątce chciał być. Na pewno tak. My chętnie podpowiadamy, spotykamy się w ramach subregionu, mówimy o dobrych rozwiązaniach i myślę, że każdy z nas próbuje coś dobrego od kolegi, koleżanki samorządowca wyciągnąć. My też z takich dobrych rad korzystamy, stąd to miejsce w rankingu. Powiedział Pan, że na medal się jeszcze nie spisaliście, a więc rozumiem, że aspiracje są takie, żeby w przyszłorocznym rankingu znaleźć się w pierwszej trójce. Może nie o to chodzi, żeby w rankingu się znaleźć w pierwszej trójce, ale żeby w każdej dziedzinie się poprawiać, bo to jest wyzwanie, a ranking jest przejawem tego, że udaje nam się pewne zaplanowane rzeczy realizować. Ten rok zapowiada się dla nas bardzo bogato, stąd też i optymizm, że jeżeli poprawimy się w szeregu dziedzinach, to myślę, że nagroda będzie właściwa. Skoro Pan już przywołał do tablicy ten nowy 2017 rok, zawsze jest tak, że się planuje, co w tym roku trzeba będzie zrealizować. I ja też chciałam zapytać, jakie są plany, jeśli chodzi o 2017 rok, na co przede wszystkim będziecie kładli nacisk? No, tak jak już powiedziałem, plany są bogate. W pierwszej kolejności podsumowaliśmy stary rok, bo żeby zaplanować działania w nowym roku, trzeba mieć pewną bazę, wiedzieć, jakie mamy także możliwości. Muszę powiedzieć, że dobrze, czy może wręcz bardzo dobrze zrealizowaliśmy budżet ubiegłoroczny. Stąd wiemy, że planujemy już na konkretne inwestycje duże środki. Jak na powiat włodzisławski, do tej pory będą to wyjątkowo duże środki, bo w samym budżecie mamy zaplanowane 35 milionów na działania na inwestycyjne. To jest dużo, na pewno zdecydowanie więcej niż w poszczególnych latach poprzednich. Natomiast to nie wszystko, bo to w pewien sposób traktujemy też, że będziemy chcieli jeszcze dodatkowo pozyskać szereg innych środków z różnych tytułów na kolejne zadania inwestycyjne. A priorytety no, też są dosyć bogate. Oświata, drogi, szpital,
pomoc społeczna. Także jak widać, obszarów do zainwestowania w powiecie wrocławskim jest dużo i będziemy starać się sukcesywnie zadania w tych obszarach realizować. Panie starosto, powiedział pan oświata, drogi, szpital, żeby zacząć tak po kolei. Najwięcej pieniędzy przeznaczycie na drogi, to jest ponad 15 milionów złotych. Przede wszystkim, jakie to będą inwestycje? Większość z nas jest, czy wszyscy praktycznie jesteśmy użytkownikami. Te drogi na pewno systematycznie w powiecie wrocławskim się poprawiają, drogi tak zwane powiatowe, bo jak wiemy, tych kategorii dróg jest wiele. Ale to też zasługa, że potrafiliśmy znaleźć porozumienie z włodarzami poszczególnych gmin. I praktycznie każda inwestycja na drogach powiatowych jest współfinansowana przez właśnie poszczególne gminy. Co w tym roku? Na pewno chcemy realizować, tu akurat przy współpracy z miastem Wodzisław, ulicę Kokoszycką, w tym fragmencie do zbiegu z ulicą Leszka. To zadanie jest podzielone na 2 lata. Dalszą część chcielibyśmy realizować w przyszłym roku. Jeżeli chodzi jeszcze o Wodzisław, na pewno z kolei współpracy z miastem Wodzisław, ulica Matuszczyka. Ale to jest bardzo ważna inwestycja. Oczywiście. W tym przypadku z kolei to jest droga miejska i my dofinansowujemy i zaplanowaliśmy 2 miliony do dofinansowania do ulicy Matuszczyka. Jeżeli dołożymy do tego, że wspólnie z miastem chcielibyśmy zrealizować, już takie decyzje padły, fragment ulicy Radlińskiej od ronda do ulicy Leszka, to myślę, że niebawem powstanie cały ciąg ulic, dróg, które no, myślę, że będą spełniały standardy już na wiele, wiele lat. Tyle jeśli chodzi o drogi, jeśli chodzi o oświatę. 10 milionów złotych przeznaczycie w tym roku na oświatę. Ja wiem, że potężne projekty się szykują. Oczywiście. Jeszcze tylko uzupełnię, że oczywiście, pani redaktor, rozumiem, czas antenowy jest drogi, natomiast tych inwestycji w drogach jest bardzo dużo, bo tylko zdążyłem powiedzieć o Wodzisławiu Śląskim, ale oczywiście to jest także Piotrowicka w gminie Godów z miastem Przów Karola Miarki. Radlin to Halera, Korfantego, Rydłutowska, więc szereg innych. To jeżeli chodzi o drogi powiatowe. Oświata. Oświata to też jest jedna z ważnych dziedzin, którą chcemy rozwijać. Tym bardziej w kontekście nowej reformy oświatowej, przygotowania się do, w przypadku powiatu wojewódzkiego, zwiększonych wymagań w zakresie sieci. Na pewno zadania związane z nowymi pracowniami. 2 duże projekty, które chcemy w kilku szkołach realizować. Nowoczesne pracownie, kwota 3 miliony złotych. Młode kadry, to jest akurat temat związany ze zespołem szkół technicznych. Przypomnę, najlepszym szkołą, jeżeli chodzi w kategorii techników w województwie śląskim. I dużo środków także w innych szkołach. Na pewno jednym z najważniejszych dla nas będzie tak zwana szkoła specjalna, czyli ten zespół placówek szkolnych w tym obszarze, i termomodernizacja, i dostosowanie do wymagań PEPOŻ, i projekt nowego boiska, i remont sali. Także naprawdę plan jest bardzo bogaty. Wydaje mi się, że uda nam się go w większości zrealizować. Wspomniał pan o młodych kadrach. Czym jest ten ośrodek rozwoju młodych kadr? Tak ogólnie i w skrócie. Polega to na tym, że poprzez zainwestowanie w nowoczesne pracownie, w dostosowanie tego zespołu do wymagań już, trudno to nawet nazwać XXI wiekiem, ale nowej reformy, chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do szkolenia. W związku z tym oczywiście to szkolenie ma także odbywać się współpracy z partnerami zagranicznymi. Nowoczesne pracownie, stworzenie odpowiednich warunków wymiany, to są projekty, które będziemy realizować. Do tego dochodzi, jak to już dokończę, szereg tak zwanych miękkich projektów edukacyjnych z różnych obszarów. Na dzisiaj tylko w tak zwanych obszarach miękkich będzie to kwota
około 7, ponad 7 milionów złotych, więc jak na wodzisławską powiatową oświatę, to są, myślę, duże, duże pieniądze. Na pewno tak, to są projekty miękkie, ale na pewno nie mniej ważne. Panie starosto, tak jak pan powiedział, czas antenowy drogi, więc przejdźmy szybko do szpitala. Rok poprzedni, rok 2016, ja nie chcę oceniać, czy on był dobry, czy zły, jeśli chodzi o wodzisławski, redutowski szpital, ale na pewno był rokiem burzliwym. Co w tym roku, ja wiem, że wy ponad 6,5 miliona złotych przeznaczycie na dofinansowanie. Na co dokładnie będą przeznaczone te pieniądze? Panie dyrektor, na pewno rok burzliwy, rok zmian, ale też przygotowania programu medycznego, który ma stworzyć bazę do tego, żeby w te szpitale zainwestować. Po raz pierwszy tak duże środki mamy zabezpieczone już bezpośrednio w budżecie, bo kwota 6,5 miliona to jest znaczącą kwotą. Nigdy takich środków powiat wodzisławski nie przeznaczał. Ale traktujemy to znowu jako taki wkład własny powiatu w to, żeby ten szpital zupełnie zmodernizować. De facto w 3 lata szpital potrzebuje 25 milionów na inwestycje. 6,5 miliona mamy. Mamy też deklaracje innych samorządów. Wiemy, że nam pomogą. Występujemy do różnych programów pomocowych o dodatkowe środki i myślę, że już krótko obszary, które chcielibyśmy w szpitalu zmodyfikować. Uda się pozyskać te pieniądze, panie starosto? Ja jestem przekonany, że dysponujemy już takim zespołem kadr ludzi wyspecjalizowanych, że tak. Mówię to na podstawie doświadczeń poprzednich i tworzenia. Tu przypomnę, żeśmy właśnie utworzyli nowy wydział funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych, że to się uda. A chcemy zrealizować nowy blok operacyjny, nowy trakt porodowy, remont, jeżeli chodzi o ginekologię, położnictwo, plus tworzyć, myślę, że możemy to nazwać takim centrum geriatrycznym, jeżeli chodzi o szpital w Redutowach. Także plany bardzo bogate. Ja, tak jak powiedziałem, jestem optymistą, ale też i realistą, że powinniśmy sobie z tym poradzić. Wspomniał pan o tym nowym wydziale, to chyba dowód na to, że chcecie aktywnie sięgać po fundusze zewnętrzne, bo tych nigdy dość. Tych nigdy dość, natomiast no też realnie musimy oceniać, że sytuacja się na tyle zmienia, że powoli ten dobry okres pozyskiwania pieniędzy się kończy. W związku z tym musimy przyspieszyć, musimy zdobywać jak najwięcej środków i praktycznie chcemy realizować wiele inwestycji jako, że wszystkie praktycznie powinny być współfinansowane przez innych partnerów, żeby my przekazywaliśmy tak zwany wkład własny, który na pewno jest niezbędny i będziemy otwarci praktycznie na nowe pojawiające się jeszcze możliwości inwestycyjne. Sporo dzisiaj o pieniądzach, ale nowy rok budżetowy to nie może być inaczej. Na koniec chciałam jeszcze zapytać, powiat wodzisławski sięga po obligacje, mowa o 15 milionach złotych. Tak, uznaliśmy, że to jest bardzo dobre narzędzie finansowe, które nam pozwoli właśnie sfinansować duże potrzeby, ale także i zamiary, jeżeli chodzi o inwestycje w różnych obszarach. Mamy partnera, który nam pomaga wyemitować te obligacje. Mamy już przede wszystkim uchwałę Rady, zgodę. Mamy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to na pewno bardzo bezpieczny taki zakres finansowania. W związku z tym postanowiliśmy, że 15 milionów na bardzo, bardzo korzystnych warunkach jesteśmy w stanie wyemitować obligacji komunalnych. Zainteresowane banki są? Ruszamy, a już są zainteresowane, więc uważam, że nie powinno być z tym problemów, bo powiat wodzisławski jest bardzo dobrym płatnikiem, ma bardzo dobrą rating, ma dobrą kondycję finansową, to pokazują między innymi wskaźnik w rankingu, który Związek Powiatów Polskich przygotował, więc myślę, że wiele banków będzie chciało tą emisję obligacji przygotować dla powiatu wodzisławskiego. A czego życzyć dla powiatu wodzisławskiego na ten rok? Mieszkańcom oczywiście, żeby realizowali także własne plany. Ten rok myślę, że będzie ważny. Chcielibyśmy, żeby właśnie obserwowali zmiany, które zachodzą. A bezpośrednio, jeżeli chodzi o jednostki nasze, żeby ten bogaty plan, program udało się zrealizować, ale nie w 100%, a może w 110%. Wtedy będziemy zadowoleni.
To tego życzę i serdecznie dziękuję za wizytę w studio. A Państwu dziękuję za dziś. Już zapraszam na kolejny program po godzinach. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu za spotkanie.